Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w Gorących Pytaniach, standardowo na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski. Panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. I pan radny Kamil Jastrzębski, radny Wieliczki z Porozumienia. Panie radny, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, czy lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien doprowadzić do usunięcia z klubu Koalicji Obywatelskiej pani posłanki Klaudii Jachiry i pana posła Franciszka Sterczewskiego za ich zachowania wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, tego kryzysu granicznego? Bo tego chcą posłowie, pan Jacek Ozdoba i Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski, czego konsekwencją są wnioski w tej sprawie złożone do Komisji Etyki. Czy swoim zachowaniem rzeczywiście zarówno pan poseł Sterczewski, jak i pani poseł Jachira zasłużyli sobie na tak zdecydowane kroki ze strony innych parlamentarzystów, pan poseł Norbert Kaczmarczy? Panie redaktorze, na pewno ci posłowie, którzy biegają gdzieś po granicy z Białorusią i próbują budować jakąś alternatywę dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dla pana premiera, dla polskiej dyplomacji, zachowują się w sposób niepoważny, dlatego że nie idą tą wspólną linią, bo o ile można się wspierać wewnętrznie na programy, czy poprzez debaty parlamentarne, czy poprzez debaty telewizyjne. Natomiast jeżeli mamy taki kryzys migracyjny w Europie i my jesteśmy tą granicą, nie tylko granicą Polski, ale granicą również Unii Europejskiej, i musimy wspólnie ten kryzys zażegnać, to zachowanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej doprowadza do sytuacji, w której obywatele innych państw mogą myśleć, że to jest w ogóle podejście Polski, że to jest podejście polskiego premiera, że taki jest przekaz. A nawet jeżeli wiedzą, że tak nie jest, że przekaz jest inny, że to jest polska opozycja, no to pewnie zastanawiają się, dlaczego Polacy nie mówią jednym głosem, jeżeli chodzi o ich wewnętrzne sprawy, tylko cały czas jest taka wojenka wewnętrzna. Wiem, że to może wyglądać troszkę jak kabaret, natomiast przed wieloma konfliktami zbrojnymi w historii właśnie Polska wewnętrznie była podzielona i wykorzystywały to państwa zewnętrzne, które często miały swoich szpiegów w Polsce i budowali tą narrację antypolską. To jest problem. Mam nadzieję, że polska opozycja się opamięta, że ci posłowie zrozumieją, że bycie politykiem to nie jest celebryctwo i Twitter i gdzieś bieganie z siatką po granicy, bo co gdyby ten poseł się przedostał do Białorusi i zostałby, nie wiem, zatrzymany przez Białorusinów, co mielibyśmy wywołać wojnę, żeby go odbić, no bo przecież jest polskim parlamentarzystą. On nie zdaje sobie sprawy, panie pośle, ja tylko wejdę w słowo. Poseł Sterczewski na swoim Twitterze pisze w ten sposób: wbrew temu, co twierdzi propaganda Prawa i Sprawiedliwości, obóz znajduje się na terenie Polski. Gdyby było inaczej, to Straż Graniczna i policja otaczające obóz nielegalnie przekroczyły granicę Białorusi. No panie redaktorze, ja to zostawiam naszym służbom, panu premierowi, a nie posłom pojedynczym czy posłowi Sterczewskiemu. Ja tylko boję się o to, że któryś w końcu przekroczy tą granicę, Łukaszenka go zatrzyma poprzez swoje służby i będzie go po prostu więził jako więźnia politycznego i będziemy się zastanawiać, jak go odbić, i wtedy cała opozycja powie, no aparat państwa nie działa, bo polski parlamentarzysta jest na Białorusi i nie może pełnić mandatu i jest tam szykanowany, więziony. To jest naprawdę mogłoby to rzeczywiście tak wyglądać. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. Jak zachowanie pana posła Sterczewskiego i pani poseł Klaudii Jachiry ocenia pan Kamil Jastrzębski, panie radny, czy według pana Komisja Etyki to jest odpowiedni środek właśnie w tej sytuacji, czy może niepotrzebny, bo niektórzy mówią o zachowaniu pana posła Sterczewskiego, że było po prostu bohaterskie, że wynikało z odruchu serca, żeby pomóc tym ludziom, którzy koczują przy polskiej granicy? Nieważne, jakie były intencje pana posła Sterczewskiego i jaki miał zamiar właśnie podejmując tego typu zachowanie, liczą się potencjalne efekty, czy właściwie skutki tego, do czego mógł doprowadzić. Zgadzam się z tym, że było to działanie nieodpowiedzialne, że próba przekroczenia granicy, nawet jeżeli, powtarzam, motywowana dobrymi intencjami, po prostu była skrajnie nieodpowiedzialna i potencjalnie groziła dosyć poważnymi konsekwencjami. Bo co by było, gdyby właśnie, tak jak powiedział pan poseł Kaczmarczyk, gdyby pan poseł Sterczewski przekroczył granicę i został zatrzymany przez służby Łukaszenki? No wtedy bylibyśmy w sytuacji absolutnie patowej, bo z jednej strony co, nie będziemy wywołać przecież konfliktu z Białorusią o nieodpowiedzialnego posła, z drugiej strony to jest znak polski parlamentarzysta. Byliśmy w sytuacji absolutnie nie do pozazdroszczenia, przez to, że jeden poseł postanowił w bohaterski sposób dostarczyć ludziom pożywienie czy jakiekolwiek inne środki podstawowych potrzeb. Niestety
przykład posła Sterczewskiego pokazuje, w jakim kierunku idzie polski parlamentaryzm. To znaczy idzie w kierunku jakby kierowania się takim show, czy chęcią zrobienia politycznego ekscentryzmu. Kieruje się też, znaczy kieruje panem posłem, jak rozumiem, chęć zaimponowania elektoratowi, który no, w dosyć infantylny sposób podchodzi do kwestii bezpieczeństwa państwa, do kwestii polityki migracyjnej. I mam nadzieję, że Komisja Etyki Sejmowej wyciągnie wobec tego konsekwencje. Ale też jest jeszcze jedna kwestia. Kwestia politycznych skutków dla opozycji. Uważam, że chociaż oczywiście pan premier Donald Tusk tego publicznie przynajmniej na razie nie wyeksponował, no to jednak jego myśli muszą być bardzo ciekawe, ponieważ jest to polityk, który ma taką łatkę polityka wyrachowanego, pragmatycznego, uciekającego od tego typu skandali. No i teraz, kiedy on już tak misternie sobie układa różne elementy tej układanki politycznej, wychodzi Sterczewski i robi coś, co w ciągu kilkunastu sekund jakby zaburza całokształt tych zamiarów pana premiera Tuska. Więc myślę, że z perspektywy jego politycznego interesu zasadne jest, aby się od takich działań odciąć i po prostu zablokować tego typu osoby na listach przy wyborach parlamentarnych. Nie wyobrażam sobie, żeby opozycja, która chciałaby wygrać z PiS-em, a więc też sięgnąć po elektorat centrum, mogła tolerować tego typu zachowania w swoich szeregach. Pewno zarówno pan poseł Sterczewski, jak i pani poseł Klaudia Jachira zdają się być poza kontrolą czy to Donalda Tuska, czy też Borysa Budki, który jest przecież przewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej, więc tu rzeczywiście mogą jakieś decyzje zostać podjęte, chociaż Borys Budka zapowiada, że przynajmniej wobec posła Sterczewskiego żadne konsekwencje nie będą wyciągane, no bo to było odruch serca, że można to zrozumieć w sposób nieprzemyślany, wykonany, no ale jednak. Panowie, bardzo ciekawe określenie co do zachowania posła Sterczewskiego. Ciekawego określenia użył pan poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego na antenie telewizji Polsat News. No to posłuchajmy tego określenia. Na pewno nie trzeba robić happeningów typu kangur torbacz z bananami chce przekroczyć kordon polskiej policji. Ale może to był ten odruch, panie pośle, właśnie humanitarny pomóc. Powiem szczerze, ja mieszkam 60 km od granicy z Białorusią. Jakoś mnie na takiego, tego typu odruchy nie jest stać, bo nie jestem politykiem i osobą, która dezorganizuje pracę naszych służb. Tam są Straż Graniczna, tam widziałem, było wojsko, teraz jest policja, więc nie ma żadnej potrzeby, żeby politycy indywidualnie robili sobie tam happeningi. Kangur torbacz. Czy z takim określeniem zgodziłby się pan poseł Norbert Kaczmarczyk? Z drugiej strony, ja widziałem również wpisy na Twitterze, komentarze, które się pojawiały pod postami pana posła Sterczewskiego. Tam został skomentowany również post pana Sterczewskiego przez wiceprezydenta Białegostoku, o ile się nie mylę. I tam padły ze strony właśnie internautów takie komentarze, że jest boomerem, dziadersem, że się nie zna, że pan Sterczewski to jednak bohater. Czy Marek Sawicki jest dziadersem, tak brzydko to ujmę w cudzysłowie, idąc za właśnie komentarzami internautów, czy tutaj ma właśnie rację? Nie powinno się urządzać tych happeningów, że jednak powaga poselska powinna zostać zachowana i powinni parlamentarzyści zdać się na polskie służby? Te działania, które obserwujemy od dłuższego czasu w polityce, nie tylko na granicy z Białorusią, ale również happeningi pozaparlamentarne, ja nazywam takim patoparlamentaryzmem, czyli to jest na siłę próba zrobienie czegoś, aby na chwilę zabłysnąć, jak ta rozgwiazda. Tylko jeżeli nawet ci ludzie myślą o karierach politycznych długodystansowo, bo popatrzmy na karierę pana ministra Marka Sawickiego, on tutaj opowiada o czymś więcej, że polityk musi być odpowiedzialny, polityk musi być przewidywalny, tylko nie w taki sposób, że wiadomo jak się zachowa, że zachowa się jakoś źle. Chodzi o przewidywalność dla państwa polskiego, dla konsekwencji. Natomiast ci parlamentarzyści zachowują się nieprzewidywalnie. Ja nie wiem, co oni zrobią, gdy będą mieli na przykład jakąś delegację międzynarodową, bardzo poważną w Polsce, w polskim Sejmie. Ja nie wiem, czy nie wyjdą, nie obleją kogoś wodą, czy nie będą przez niego przeskakiwać, czy nie będą jak pan prezydent Bronisław Komorowski wychodzić na krzesła marszałków. No po prostu ci politycy są skrajnie nieodpowiedzialni, nieprzewidywalni. To buduje krzywy obraz polskiej polityki za granicą. To powoduje, że trudniej nam jest znaleźć partnerów, dlatego że no mamy taką patoparlamentaryzm w postaci właśnie tego typu polityków. Mam nadzieję, że oni się opamiętają, że to bogactwo polityczne, które się buduje latami, czyli cegiełka po cegiełce,
giełce. To nie jest tego typu happening, to jest rzeczywiście odpowiedzialne działanie, to jest szereg spotkań z obywatelami, z wyborcami, to jest szereg różnego rodzaju pomysłów, konferencji, projektów ustaw, to jest polityka. Natomiast budowanie swojego wizerunku na tego typu działaniach na pewno jednorazowo tej osobie przyniesie jakiś rozgłos, ale pytanie, czy w pewnym momencie obywatele nie stwierdzą, nawet wyborcy Platformy Donalda Tuska, że nie chcemy mieć takiego reprezentanta, dlatego że w sytuacji, gdzie nie przyjedzie właśnie jakiś poważny polityk do Polski, nie wiadomo, co zrobi poseł Platformy Obywatelskiej. Ciekawego określenia pan poseł użył, patoparlamentaryzm. To rzeczywiście jest coś, co można rozważać w kontekście różnych zachowań poszczególnych parlamentarzystów. Co do zachowania pani poseł Klaudii Jachiry, o które tutaj również zostaje pozwana, złożony ten wniosek do Komisji Etyki, pani poseł pozwoliła sobie w ostatnich dniach na kilka kontrowersyjnych tweetów, ale ten konkretny, który tutaj posłom dosyć mocno przeszkadza i za który właśnie zdecydowali się skierować ten wniosek, to jest tweet porównujący wojsko, żołnierzy do sfory psów. Wojsko ganiające jak jakaś sfora psów za posłem niosącym pomoc humanitarną. Kraj do reasumpcji, pani poseł Jachira pisze w ten sposób na swoim Twitterze, wpisując się w retorykę stosowaną między innymi przez pana Władysława Frasyniuka kilka dni temu. Panie radny, czy ten apel o odwołanie, zawieszenie posła Sterczewskiego, pani poseł Klaudii Jachiry, jest dobrze zaadresowany? Czy to akurat do Donalda Tuska powinien być ten apel, a może właśnie do Borysa Budki, który przecież jest przewodniczącym, liderem Koalicji Obywatelskiej, tego klubu, więc to on teoretycznie jako jedyny może te konsekwencje wobec tych posłów wyciągnąć? Znaczy, założenie, że Borys Budka zrobiłby coś albo podjął tak newralgiczną decyzję bez konsultacji z Donaldem Tuskiem i bez jego aprobaty, moim zdaniem byłoby troszeczkę karkołomne. Tutaj wiadomo, że głównym rozgrywającym po tej stronie sceny politycznej jest Donald Tusk, mimo że formalnie przecież nie jest ani posłem, ani nie należy do klubu parlamentarnego, no ale polityk tego kalibru nie potrzebuje jakby formalnych podkładek, żeby podejmować tego rodzaju decyzje. Także uważam, że tutaj adresat tego wniosku czy tego postulatu jest właściwy, chociaż tak naprawdę gdybyśmy na przykład chcieli potencjalnie rozważać, aby ci posłowie zniknęli z Sejmu, no to musieliby sami złożyć mandat. To jest jedna formalna droga, aby to się wydarzyło. Nie sądzę, aby to zrobili, ponieważ nie pozbawiliby się przecież przynajmniej jeszcze przez kilkanaście miesięcy czy kilka lat swojego wpływu politycznego. Natomiast to, że pani poseł Jachira zachowuje się w ten sposób, albo to, że zachowuje się tak pan poseł Sterczewski, absolutnie mnie dziwi, ponieważ pamiętajmy, co oni robili jeszcze kilka lat temu, przynajmniej pani poseł Jachira, zanim została posłanką. Przecież jej skandaliczne filmy na Facebooku, jej dosyć szokujące, jakby dziwne zachowania, no były czymś, można powiedzieć, na porządku dziennym w przypadku budowania swojego wizerunku. Później, dzięki temu, że startowała z listy, która zrobiła dużo głosu, no to metodą Donta była w stanie na swoich sfanatyzowanych wyborcach wejść do Sejmu, ale na dłuższy dystans ta metoda się nie sprawdzi, ponieważ... Panowie, na koniec ważne pytanie, co zrobić w sprawie tego kryzysu na granicy? Bo z jednej strony słyszymy, że cały czas polska granica jest forsowana w zasadzie przez migrantów, granica polsko-białoruska. Ostatniej doby około 55 osób próbowało te granice przeskoczyć, 53 próby się nie udały, natomiast prawdopodobnie dwóch jakichś migrantów się przez granicę przedostało. No pytanie, co w tej konkretnej sprawie, tej najbardziej medialnej, czyli w sprawie migrantów, którzy koczują w pobliżu miasta Usnarz Górny, czy powinno się ich wpuścić, zakończyć ten problem, zabezpieczyć wtedy dobrze granicę, udzielić jakiejś pomocy humanitarnej, czy też nie, pan poseł Norbert Kaczmarczyk? Panie redaktorze, ze względów formalnych zachowujemy się dobrze, czyli kwestia związana z tym, że pilnujemy swojej granicy, pilnujemy granicy. Panie pośle, a ze względów humanitarnych i chrześcijańskich? Ze względów humanitarnych i chrześcijańskich, jeżeli chodzi o azyl, który moglibyśmy udzielić im jako uchodźcom, nie jesteśmy pierwszym krajem, do którego dostali się w sytuacji konfliktu wojennego, zbrojnego. Natomiast są to też ludzie, którzy nie pochodzą bezpośrednio z Afganistanu, więc trudno tutaj mówić o podejściu chrześcijańskim i grać na tych nutach właśnie newralgicznych, na których gra opozycja. My oczywiście możemy w jakiś sposób wspólnie jako Unia Europejska
Natomiast nie możemy też naruszać Białorusi i jej integralnego terytorium. Nie może być sytuacji, w której my będziemy podejmować jakieś działania ponad państwami. Panowie, musimy Białoruś tutaj postawić. Byłoby całkiem inaczej. Musimy tutaj postawić kropkę, w zasadzie przecinek, bo za moment wracamy na antenę telewizji w Polsce.pl z kolejnym gorącym pytaniem. Poseł Norbert Kaczmarczyk, radny Kamil Jastrzębski byli moimi i państwa gośćmi. Ale tak jak mówiłem, ten sam skład, widzimy się za chwilę na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam do pozostania z nami.